Po wczorajszym brązowym medalu zdobytym przez Dawida Kubackiego mamy coraz większy apetyt na kolejne sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Jak dzisiaj poszło naszym reprezentantom? O to zapytamy Marka Ignasiewicza, który śledzi wszystko na miejscu. Powiedz, kto wypadł najlepiej z biało-czerwonych? Dzisiaj bez medalu dla reprezentantów Polski na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, ale to nie znaczy, że zabrakło emocji z udziałem naszych zawodników. Wręcz przeciwnie, szóste miejsce w konkursie drużyn mieszanych w skokach narciarskich zajął nasz zespół w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Kinga Rajda, Nicole Konderla. Z bardzo dobrej strony pokazała się w slalomie gigancie Maryna Gąsienica Daniel, która zajęła ósmą lokatę. 0,7 sekundy. Czystość skrętów, tu dobrze. Tyle dzieliło Marynę Gąsienicę Daniel od olimpijskiego podium. Ostatecznie zajęła ósme miejsce. I choć od 1984 roku żadna Polka nie była tak wysoko w jakiejkolwiek konkurencji narciarstwa alpejskiego na igrzyskach, po starcie czuła niedosyt. Igrzyska to jest jeden dzień, musi się po prostu na ten wynik złożyć wszystko. U mnie część, można powiedzieć, połowa była dobra, połowa była niewystarczająco dobra i dlatego zabrakło, ale cieszę się, że jestem na poziomie, w którym mogłam marzyć o tym i myśleć o tym i walczyć o medal po prostu. Po pierwszym przejeździe była 11, w drugim. Teraz się zaczyna rozpędzać. To jest ta Maryna, którą już znamy. Miała już czwarty czas. Ósma pozycja po 32 w 2014 i 27 w 2018 roku pokazuje, jak duży zrobiła postęp. To tym bardziej imponujące, że jeszcze dzień przed zawodami Maryna miała problemy z plecami i jej występ stał pod znakiem zapytania. Myślę, że gdyby ktoś ją zapytał 2-3 lata wcześniej, że będzie ósma, to w ogóle by się nie zastanawiała i wzięłaby ten wynik w ciemno. Także ogromne gratulacje dla niej, bo to było naprawdę piękne widowisko. Wielkich emocji nie zabrakło dziś też na skoczni. Mimo że z powodu dyskwalifikacji czterem drużynom nie uznano przynajmniej jednej próby, biało-czerwoni wylądowali dopiero na szóstej lokacie. Ale to był słaby skok. Wygrali Słoweńcy, brąz sensacyjnie wywalczyli Kanadyjczycy. Niezłe skoki na pewno Kamila i Dawida. No, nie mamy tych dziewczyn póki co na tak wysokim poziomie, żeby faktycznie walczyć o to podium. Patrząc na to, co się dzisiaj wydarzyło z Kanadą, to aż szkoda. Jutro nasze oczy będą skierowane przede wszystkim na tor snowboardowy. Tam o medal będzie walczyć m.in. Aleksandra Król. Eliminacje ruszają już o 3:40. Ze startu na 1500 metrów zrezygnował niestety panczynista Zbigniew Brudka. Podczas jednego z ostatnich treningów na lodzie doznałem urazu mięśnia przywodziciela uda. Uraz ten nie wydaje się bardzo groźny, ale wiązałby się z dużym bólem i ewentualnym ryzykiem pogłębienia. Mistrz olimpijski z 2014 roku szykuje się do startu w biegu masowym 19 lutego. Jeszcze jutro czeka nas bardzo miła chwila. O 12:55 brązowy medal odbierze Dawid Kubacki. Mateusz Nowak, Wiadomości.